Witam panowie. Dzisiaj będziemy ściągać głowicę, ponieważ nam coś tutaj stuka. Dzięcioł jest. Robisz... Dzięcioł. Od ładnych parunastu lat, można tak powiedzieć, tak? Stuka i stuka, my nie wiemy co. Tak jest. Od parunastu, no nie, od dziesięciu. Stuka od dziesięciu, tam jest dzięcioł, na ósmym cylindrze jest dzięcioł, na pewno. Dlatego dzisiaj czapę ściągamy. Basia będzie mi pomagała. Będziemy kręcić śruby. Co zrobiliśmy najpierw wczoraj? No spuściliśmy olej. Tak jest, żeby w miarę w suchym robić. I tutaj mamy, słuchajcie, gdzie to jest? Tu jest. Tu jest. To mamy nasz filtr. Tak jest. I ten filtr dzisiaj rozetniemy, zobaczymy, czy są jakieś tam opiłki. Podejrzewam, że będą. Także tniemy. Proszę bardzo, przygotowuję się. Jakby świniobicia. Słuchajcie, no, taki filterek potrafi chlapnąć, no. Olejem. Uwaga. No, dlatego wziąłem tekturkę. Co? Najpierw zrobimy, żeby troszkę jeszcze obciekł. I widzimy się za chwilę. Okej. Okay. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj będzie. Bo to będzie zależała przyszłość tego silnika od tego, co tutaj znajdziemy. Kurde, złoty pociąg. Ale go rozprułeś. No tak się robi, to jest papier, wiesz? Zwykły papier taki. Znaczy może jak zwykły, nie wiem, papier, kurde. No i dobra. No i jak sprawdzamy? Normalnie, patrz, to jest filterek sobie tam zbiera ten. I fakt, że my robiliśmy pukankę. Przede wszystkim patrzymy, czy się błyszczy. Metal, czy się błyszczy. To jest tył. Tu jest przód. Co to jest? Wczoraj robiliśmy pukankę. Posiedź sobie. Trzeba zobaczyć, czy to jest metal. Jak sprawdzić, czy mamy opiłki? Bo one są, widzicie, jak będą, to będą brudne w oleju. O, tu coś jest metalowego. Tylko pytanie, czy to jest metal, czy to jest magnez neodymowy? Co, zbiera? Nie, to jest brud. To jest tylko brud, nie ma opiłków metalu. Nie ma. A to co to jest? Liść jakiś z tego, z kartonu, nie ma, także... Czyli czysty. Czyli, że jest czysty, przynajmniej nie ma żadnej wielkiej tragedii, ale zobaczymy jeszcze, co będzie pod spodem w misce olejowej, ale na razie jest naprawdę dobrze. Także teraz, co robimy? Ściągamy najpierw w górę, bo tam nam będzie jeszcze ciekawe, będą różne rzeczy na dół, a potem na samym końcu ściągniemy michę, zobaczymy, co tam jest w misce olejowej. Tak czy owak, trzeba to rozebrać, bo auto stuka. Jedziemy. Od czego zaczynamy? Od ściągnięcia do lotu. Najpierw wycinamy ten kabelek, bo i tak nam nie będzie potrzebny, bo nie chcemy żadnych kolorów. Nie. Nie będzie nam potrzebny, mówisz? Będzie potrzebny, ale nie w tym kolorze. Ale poczekajcie, poczekajcie. Muszę pokazać, jak kobieta tnie kabelek. A, ten. Trzeba trochę, wiesz... Miłości. Miłości, tak. Teraz wyciągamy sobie tutaj tą wtyczkę. A tam już był odkręcony, to może wyciągnąć tą rurę po prostu. A, już odkręciłeś. Tak, ja jeszcze, bo ja tam psikałem, cudowałem, jak auto przez miesiąc nie mogło odpalić. Nie. To było ten. Do michy. Do michy. A słuchajcie, widzicie, możecie mi napisać w komentarzach, jak ktoś ma na zbyciu tą rurę dolotową od Landiego, bo ja mam taką strasznie owłosioną. Ona, trzymaj. Zobaczcie, no kurde,
Ona się poszczębiła. Ona się pruje. Nie, ona tak jest, po prostu się prują. To piszcie w komentarzach, ja z chęcią kupię. A może ktoś ma na zbyciu, ja biedny jestem, to wezmę za darmo z chęcią. Czekaj. Zobaczyć, muszę trafić bez okularów. Bez okularów? To co, ty podchodzisz do pracy, do odkręcania śrubki bez okularów? Jak to bez okularów? Ale że nie masz okularów w ogóle? Nie mam na sobie. To ja wam powiem, to ona tu nie skręci tego Land Rovera, tylko magnetowic z tego wyjdzie, jak ona bez okularów robi. Starczy, pokaż. Nie, no. Pokaż, coś tam wykręciło. To jest luźne, bo. Dobra, to już schodzi. Co tak słabo przykręciłeś? To jest tylko ten wakum, to jest dobrze. Bardzo dobrze było przykręcone. Ty się dziwi, że stuka. To było bardzo dobrze przykręcone, to ty źle odkręcałaś. Aha, dobra. Tu. Co teraz? Tu sobie odkręcimy to. A to są jakieś dziwne śruby? Tak, bo to są takie dziwne śruby, czekaj, ja ci sprzęta do tego przyniosę. No, przynieś. To jest właśnie Land Rover, można po nim chodzić. Proszę bardzo. Ciężkie. Aha, ciężkie. Uwaga, tu się będzie działo. No i super, wychodzi już. Poszło. A, nie, tak, nie kładźcie nigdy, słuchajcie, śrub nigdzie. Pudełeczko zawsze jakieś na to, bo poleci gdzieś tam, już nie znajdziecie. No brawo ty. Babeczka kręci śruby. Kręci babeczkę. Dobra. Teraz ciężko się tu dostać trochę. Dobra. Myślisz, że tam dosięgnę? Pewnie. Nie wiem, że spadnę. Do Zakopanego to pojadę, do szpitala. A, tak jest. Za tydzień jedziemy do Zakopca. Nagramy wam coś. Już, jak słyszysz tak, to trrrt, to nie jest dobrze, bo to gwint niszczysz. Dobra. Końcówkę gwintu. No to wyciągaj śruby, co dobra. Podkładki uważam, żeby się nie powypadały. Tam są podkładki też. Jest. No. Jest. Jak nie chcę wyjść, to weź tą końcówkę z wkrętarki i tam... I tam... No i sobie pokręci tego, wyjdzie ci to jakoś. Jest. No widzę. O, brawo ty. Poszło. No, pudełka. Jesteś ze mnie dumny? Tak. Masz śruby. Tu. No pudełka. No i teraz, słuchaj. Teraz musimy wszystkie te pościągać. Oczywiście nie będą w życiu już niebieskie. To były takie próby, słuchajcie, 10 lat temu. To nie będzie niebieskie. Nie patrzcie, nie śmiejcie się ze mnie. Wiecie co? To ja to spray malowałem, szczerze. Tak, wiecie, dlaczego? Się podobało. Nie, bo kurde, kopułka była tylko niebieska. Tamten reduktor tego był tylko niebieski. No i tak niebieski. I potem kurde, jakoś dziwnie, o tutaj niebieskie. Wszystko w niebieskie zaczęło iść, a mi się to nie podoba. Także wszystko będzie teraz w kolorze? Czarnym, najlepszym oczywiście. Tak jest. Tak jak powiedział pan Ford, nieważny jaki kolor, byle byłby czarny. Mądry tak. Człowiek. Żadnych turkusów, niczego. No to słuchajcie, to powiem wam tak, no patrzcie to na ten samochód, jak on wygląda w czerni, a teraz zobaczcie, bo mamy dla porównania, jak on wygląda w turkusie. Kurde, on jeszcze jest w turkusie i w zieleni tutaj, o. Także ta strona, ale patrz, ty, ekosystem się rozwija. Tam na pewno coś mieszka. Tam no, się dzieje. Słuchajcie, no ja tak robię, że po prostu idę samochodem w koło i tam już maluję, kończę i potem zatrzymam tutaj. Pamiętajcie, zawsze najpierw tuning, potem remont. Jedziemy, no nie było możliwości inaczej, no. Tak zrobimy, ważne, że idzie do przodu. No idzie do przodu. Idzie. Także, kto nie jest w temacie, słuchajcie, robimy wszystko po kolei. Tu będzie drugi akumulator, system, ja wiem, powtarzam się, głowica będzie, mam nadzieję, że nie będzie zepsuta. Nieważne, o silniku nic nie mówimy jeszcze. Cało, rozumiesz, wchodzi tutaj, wchodzi multimedia. Czekam tylko, kurde, 17 wysłali radio, jakoś dojdzie, może utknęło gdzieś tam u nas w rejonie, DHL tego nie potrafi dostarczyć, chyba ktoś ukradł nam radio, no. Także będą musieli nowe dostarczyć, to będzie radio i tak dalej. O Jezu, nie będziemy mówić. Centralne zamki, pierdoły, wszystko wymieniane, wszystkie uszczelki, wszystko. Mani rakieta będzie. Tak.
Rakieta. Dobra, słuchaj, zobacz, to się już te rusza. Widzisz? No. To już jest luźne. Tam jest posłany taki ten silikon, dane duszczyki. Czyli te wszystkie rurki trzeba oczywiście. Tak, te wszystkie wtyczki trzeba powyciągać tutaj, widzisz? To są wtyczki, ale najpierw te rurki tutaj. Aha. To będzie siódemka. Siódemka na przyduszce. Zobacz, tu masz sobie znaleźć siódemeczkę. Będzie jakaś małe coś. No to będzie numer 7, a ty bez okularów, tak? Tak, 7. Widziałeś? Profi. To się w końcu bywa, nie? Tak. I spróbuj, powinno się odkręcić ręką. A jak nie, to kluczyk się założy. To. Którą stronę się odkręca? Lewo czy prawo? Która jest lewa, nie, która nie jest prawa? Nie, nie ma problemu, która to prawa i lewa, tylko ze śrubkami. Tak, tylko ty masz inną prawą niż ja, ale ty nie masz problemu, oczywiście, że nie. Kobiety nie mają problemu, która lewa, prawa. One mają po prostu inne lewe i prawe. Dobra, starczy, to już zejdzie. I następna, na dole tam jest, tam. Nie wiem, czy tam sięgniesz. Chyba trzeba będzie najpierw to ściągnąć. Słuchaj, aha, czekaj. Nie, tam nie, bo tam na spodzie jeszcze jeden problem. Będziemy musieli wodę spuścić z samochodu. Ponieważ, aczkolwiek na ten czas, tak, bo będzie nam tutaj ciekło. To nie będzie fajnie, kurde. Ojej, trzeba troszkę... Zapomniałem wody spuścić. Olej spuściłem, a wody nie spuściłem. What fachowiec. Zdarza się. Nastąpiła zmiana. Macie powiedzieć, że teraz ja mam sobie kręcić te. Nie, tutaj prawdą jest ciężko dojść. Także coś się będzie babeczka męczyła. Czy to jest lenistwo, czy to jest niewiedza, powiedz mi. No nie, no co ty. No gdzie lenistwo? No właśnie, gdzie lenistwo? A że ja to już rozbierałem parę razy. Nie, to wyciągniemy. To będzie mi to łatwiej szło. Opa. Sąsiad szaleje. Człowiek powinien mieć więcej rąk. No nie, tak, zdecydowanie. Taki pająk to ma dobrze. Kurczę, jak on by rozbierał głowicę, to dopiero miałby lekko. No. To są takie właśnie przemyślenia podczas remontu silnika. Panowie mechanicy, napiszcie mi tam w komentarzach, czy też tak macie. O czym myślicie? O pająkach. A dlatego te gołe baby wiszą w warsztatach, żeby myśleć tylko o konkretnych rzeczach, a nie. Jakieś głowicy, nie? O pająkach. No. Kurde, jak się zostało. Nie, takie widełki przynieś. Jak wam źle wąż schodzi, to słuchajcie, bierzecie sobie troszeczkę tam oleju do środka, jak się da. Bo wtedy guma, jak jest parę lat tam na takiej rurce założona, to ona się tak zasała, tak już. I wtedy pyk, proszę bardzo. I zeszło. A narzekał, że tak ciężko, nie? No. Pierdoły opowiadasz, panie. Lekko idzie. I kolejna rurka. Dobra, bałeś się, że wypsuje, a nie. Kurde, kto to tak poprzykręcał, że to do dołu jest? No majster, jak to? Majster tak. Nie wiem, dlaczego ja tak przykręcę, że to jest od dołu. Ech, wtyczka, chodź. A zobacz, olej tu ma, w dolocie. Nie fajnie, widzicie? Chyba, a że tak zapytam, dlaczego nie fajnie? No olej w dolocie nie jest fajnie. Bo powinien być suchy. Ktoś mi wyjaśni. No tak, potem ten olej wchodzi do dolotu, do tego, do cylindru, spala się z tym. No nie powinien być olej w dolocie, no. No zobaczymy, no jedziemy dalej w każdym razie. Słuchajcie, pasowałoby mi tutaj tą litę ściągnąć. Tam jest tylko taki zaczep. Jak się to nazywa? Taki tu, o. Tu. Także go ściągamy. Jak to ściągamy? Machama kombinerkami. Jak uden to jest cykl. Proszę bardzo. Brawo, i wyszło. A też nie ma co z tym bawić. Pyk. Pyk. I tutaj
Trzeba to niestety, ale wyciągnąć. I mamy. I ten wąż idzie tam, aha, tam jeszcze wtyczkę trzeba odczepić i tu będzie to, i po kolei jesteśmy już praktycznie jesteśmy w domu. Jeszcze tak, to. Chociaż to będzie potem. Wtyczkę tam trzeba. W międzyczasie nam woda schodzi. Jak odczepiłem wtyczkę, trzeba było patrzeć. Tu się chcę dostać. No. My nie chcemy tego rozwalić. Co tam jeszcze trzymało, bo już nie pamiętam. Nic. Dlaczego tam założyłem na odwrót? Powiedz mi od tyłu, od spodu, powiedz mi to wytłumacz, bo ja tego nie wiem. Dlaczego tak? A nie od przodu? Nie. A widzisz? Pomagier, pająk. A jest, jednak. A jednak, mieliśmy rację. No. Powiem wam, jak ściągacie takie węże, wężyki, zaopatrzcie się w takie ten. To jest takie widełki. Kombinerki do ściągania klipsów do tapicerki. Ale są tak fajna rzecz, zobaczcie. Cak. Tyk i gotowe. Bez wieprzenia się z tym. Dokładnie. Bez wyrywania, bez ucinania. Jeszcze trzeba troszkę tkęcić. Bo tam jest takie zgrubienie. Naprawdę, fajnie, bardzo ułatwia. Te wszystkie zaciski, to wszystko będzie nowe z nierdzewki zakładane. Zobacz, no samo schodzi. Tak. No i mamy to. I jeszcze coś. Jeszcze, tak, to jest ten silikon. Od paliwa, od reduktora ciśnienia. Faktycznie olej miał. Może to słuchajcie, dlatego, że nie chciał odpalić tak długo. Nie wiem, zobaczymy. Będziemy kombinować dalej. Czyli mamy to. Lecimy teraz dalej. Tu były trzynastki, jak się nie mylę. To będziesz ty odkręcać. Okej. I jedziemy. Dobra, nie piłuj długo. Wyciągnę od razu ją, odstaw, tylko pamiętaj, uszczelki tam, znaczy te podkładki są, niezłe podkładki. I tu ci do środka nie ma prawa nic wpaść, także delikatnie, spokojnie. Tam podkładki. Tak, jest. Pamiętaj, bardzo delikatnie jestem. Ta była poluzowana, bo patrzyłem, czy się da. To też poszło. No i tak wszystkie jedziemy. Powiem wam, całkiem łatwa robota. No. A kobiety narzekają, że samochody, naprawa samochodów taka ciężka rzecz, nie? Nie, jest bardzo przyjemnie. Bardziej jak ktoś lubi się paprać w smarach. To jest. A ja lubię. Ale pięknie te V8-ki wyglądają. Jak? Jak? No kurde. Teraz zakładałem jakieś dwulitrowe, jakieś ekobusty, wiesz? No kurde. Sam ten dźwięk tej V8-ki, no. Nie. Jest mocnie. Nie, takie. To jest stara V8-ka, wiecie? To jest technologia z lat 50. podejrzewam. To jest jakiś bodajże amerykański silnik od Buicka, to był robiony czy coś, nie pamiętam. Jak wiecie, to piszcie w komentarzach, z ciekawości, bo ja to czytałem już nie raz, wiadomo, tak? Ale zapomniałem. Zabije się? Uwaga, zabije się. Uwaga, masz wszystkie? Tak, wszystkie są. To do góry. Tak, podkładki są. To do góry, dobra. Proszę pani, tu musi wyjść. Nie, to było z silikonem robione, także może mieć problem. Zobacz, się da? Nie da się. O panie, to siedzi. To siedzi, nie? Siedzi mocno. To tak, jak nie stukniesz, jak nie pukniesz, to nie wyciągniesz. Poczekaj, ja ci przyniosę odpowiedni sprzęt. Sprzęt
Polski, tu jest. Czyli nie, brecha. Polski skoczał uważaj, bo słuchajcie, tu macie listwę wtryskową, a tam jest właśnie to na silikonie. I teraz, no kurde, patrzymy, ja to zrobię może. I wiesz, jak ja takie rzeczy robię? Biorę sobie deseczkę. Tak. To tak jakbyś monopolowo otwierała w nocy. Próbowałeś? Kilka razy. Kurde. I zobacz. Zyjdzie? Nie. Wszystko odkręciłaś? Na pewno? Tak. Jak pewno, to na pewno. Nie, to jest tylko klejone. Tylko trzeszczy tam coś. Jesteś pewien, że coś tam jeszcze tego nie ja trzyma? Ja jestem pewien, że ja to kleiłem. Aha! Majster zakleił. Muszę chyba musisz patent zmienić. Tak, zmienimy patent, żeby tego nie uszkodzić. No i zobaczcie, puściło. Deseczka, łomik i tylko zrobił pyk. Słuchajcie, tutaj była, tu był ten jeden wężyk. Z tyłu też mamy chyba dwa. Trzy chyba na dwie. Ale jeden, tak. Tu był ten jeden, tu był drugi, tu jest trzeci, tam była wtyczka. I ta dam, aha, słuchajcie, tutaj, ja się za bardzo na tym nie znam. Nie chcę tutaj na debila wyjść, także mi powiedzcie. Bo tu jest taki, tak zwana, jak to się mówi, odma olejowa, czy coś takiego, po prostu jak olej tutaj wychodzi, za duże ciśnienie, to idzie powietrze tego, tutaj powinno iść tamtędy i przechodzi z powrotem. I tutaj chyba jest coś z tym filtrem nie tak. To chyba jest taki filtr, dlatego tutaj po prostu olejem pluje. Trzeba będzie to wymienić, zobaczyć jak to jest. Tu jest, zobaczcie, dziura, to wszystko trzeba będzie po prostu porobić. Ten samochód ma 32 lata. Kurde. Patrz, prawie tyle samo co ty. No. No. Młodszy jest. Dobra. No jest mało lat w porównaniu do ciebie. Masz odstaw to tam do Michy. To będziemy myć. No a tu mamy, proszę bardzo, dziurki. Dlaczego 8 dziurek, Basia? Dlaczego 8? Fosymka, no. Ale w końcu widzę, jak to wygląda od środka. No jeszcze dalej będziesz oglądał. Na żywo bynajmniej. Tak, będziemy tak ściągać teraz. Tu mamy. O, chłopaki przyjechały. Tu mamy teraz ten od wody, musimy to odczepić. Będziemy zaraz tą całą górę ściągać, wtryski będziemy ściągać, wszystko. Tu wtryski są na śrubeczki, jak dobrze pamiętam. Tutaj były. O, a powiedz się jeszcze, dlaczego rozbieramy w ogóle to? Dlaczego taki pomysł? Bo samochód nie chce jeździć, bawi się w dzięcioła i robi tak. I? Stuka. A dlaczego stuka, jak uważasz? No ja nie wiem, no najpierw, ale to nie wiem, panewka, ale to chyba już... Panewka to tak ogólnikowo, mi się wydaje, o, spłuciłaś. Mi się wydaje, że nie, słuchajcie, no może być panewka, ale mi się wydaje, że to nie będzie panewka. To będzie, jak to się mówi, piston flap, czy jak to się mówi po angielsku, nie wiem, kołysanie się tłoka w cylindrze. To jest moje zdanie, ale zobaczymy. Na pewno jest to 8, bo stetoskopem mierzyłem tam, stamtąd stuka, mniej więcej z takiej tej wysokości, także no niestety ta głowica musi zejść stąd. Także wszystko odkręcamy. Tak, trochę roboty. Ciutkę, niedużo. A widzisz, tam też jest taki filterek. Widzisz to? Tak, też jest filter, żeby to, i tylko tam jest suchy, a tu widzisz na mokre. Nie wiem, jak to dokładnie działa, muszę to przeczytać. Jak ktoś wie, zobaczy, to się rusza. Piszcie w komentarzach. Bo ja widziałem taki filtr, że można tutaj założyć, ale to by co, likwidować to wszystko wtedy? Nie wiem, nie mam pojęcia, to jest takie bardzo twarde, to na pewno trzeba wymienić. Dobra, koniec. Musimy się zagłębić troszkę. Koniec biadolenia. Ta rura teraz znika stąd. Czekaj, rozdzielacz zapłonu. Nie, ale świece można powyciągać wszystkie, bo tak czy owak trzeba będzie wyciągnąć. Robimy, słuchajcie, nie rozbieramy całego silnika, bo naprawdę, tak jak widzieliście wczoraj, a nie to tutaj macie teraz, o. Silnik na wysokich obrotach, leciutkie ma drgania, ale chodzi pięknie, naprawdę. Te wszystkie tutaj cylindry, one chodzą pięknie. Tam jest tylko problem z tym 8. Także ja nie będę do całego silnika wyciągał. Jeżeli się okaże, że wyciągnę z 2 cylindry, przykładowo 8 i 4 czy coś takiego, zobaczymy jak to wygląda. Jeżeli
czwarty będzie dobry, no to, a ósmy zepsuty, to tylko ósmy wymienię, no i będę składał dalej i tej głowicy nie będę ściągał, no bo nie stać mi na kompleksowy remont silnika teraz, a po drugie czas. No, także jedziemy tylko tutaj z prawą głowicą. Gdzie cięższy dostęp, to muszę ja robić. Wszystki robimy. Pamiętajcie, te dziurki tu zasłońcie, żebyście tam jakieś śruby nie musieli z cylindru wyciągać, no bo wtedy trzeba już głowicę wyciągać całą. Dwunastki, na jedenastki tu są. Takie dziwaczne. Anglia się kłania. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja to przerabiałem, słuchajcie, ale tak czy owak ten cały system paliwowy, pokaż Basia. Ten będę musiał zmieniać. No, słuchajcie, co by było, tam macie kolektory i tak dalej wydechowe. Jakby tam strzelił wąż mi podczas jazdy, to to auto momentalnie staje w płomieniach. Słuchajcie, no to było wszystko robione tak na próbę, no. Te węże, te filtry, to wszystko tutaj nie będzie, no. Także to będzie na pewno zabezpieczone, no bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Naprawdę bardzo niebezpieczne. Czekajcie, ja bym musiał sobie teraz, najlepiej by było, gdybym miał sobie te wtryski tutaj, one są tam zabezpieczone, to trzeba wszystko wyciągać. O, tam są takie blaszki, zaraz wam pokażę. Jak tylko się tam dostanę. Jak tylko mi będzie dane się tam dostać. Kurde, założyłem 33 cale opony i auto mi się tak podwyższyło i nie sięgam tutaj. Nie łamać. No kurde, narzędzie do tego, co sobie wybrałem najlepsze. Dłuto stolarskie jakieś. O, takie. Takie coś tam jest, tam się wsuwa od tyłu. I takich jest 8. Dlaczego 8? Bo V8. Dokładnie. Podaj śruba, ja. Znalazłem ostatnio na ulicy. Fajny śrubokręt. Taki leżał, dziki, niczyj, mówię, bezdomny. To się zaopiekuje, mówię. A właściciel szuka. Ja znalazłem, a właściciel szuka. Typowe polskie podejście. Co, tu będę musiał tak samo, bo ja tutaj już pamiętam, ja tutaj, bo nie miałem, ja sobie tutaj podkładałem, bo tam są takie uszczelki, zimmeringi, ja będę musiał je nowe założyć, one były tutaj, tak, tam było chyba, wiecie co, tam było tam taśmą teflonową robione, bo nawet, serio, nie ma tam jak się dostać. To trzeba to zrzucić, a potem sobie to wyciągnę, czy nie wyciągnę, ja gdzieś po magnesik chyba iść. Ja i tak nie narzekam. To jest naprawdę tak świetne dojście w tym samochodzie do wszystkiego. Jedną stronę mamy gotową. To trzeba teraz odkręcić. To przeszkadza ten wąż wodny. Panie, majster to przykręcał. Tego nie rusz. Idziemy na kawę. Co na to? No pewnie, że idziemy. Kawa musi być. Przerwa. Coś bym zjadł w ogóle. Wszystkie 8 wtyczek wyciągnięte. Tutaj i odkręcone te 4 śrubeczki, 11. I teraz tak, przewód paliwa odkręcony. Co nam tylko zostało? Naszą instalację paliwową wyciągnąć. Co nie jest takie oczywiste. Dawaj wtrysk. Czemu wtrysk nie chce wyjść, pani? Moja żona się narkotyzuje benzyną. Ja lubię ten zapach. No, kurde, czemu ten ostatni nie chce wyjść? A tam nie jest jeszcze Znaczy, to jest śruba pod spodem. A, i tu jest śrubę mam jeszcze, głupek. A powiedziałem, że 4 wykręciłem. Czyli się skłamałem.
Widzisz? Oto. Opa. Oplala. Tam jeszcze zobacz. Tak, tam jest klucz od benzyny, trzeba go odkręcić. Tak, jo. Tam. Idę po kluczyk i to odkręcę. Dwie czternastki tu są. I to nie będzie takie oczywiste, żeby to wykręcić. Pamiętajcie, łatwo to zepsuć, trzeba skontrować sobie dwa klucze. Kurde. No, trzeba będzie po jeszcze jedną czternastkę, mam 14, 15. No zobaczymy. Pyk, oczywiście. To jest Land Rover. Tu jak czegoś nie urwiesz, to musisz się odkręcić. To się nie da inaczej. Jak tu jest niewygodnie teraz mi. Widzisz? Ty to powinnaś robić. No właśnie, nie wiem dlaczego ty to robisz. No. Definitywnie coś tu poszło nie tak. No i wsio. I mamy... Uwaga! Ojejku, jejku. Mój dziadziu. Proszę was, to jest nasz układ wtryskowy. Land Roverku. Ojej. Chodź tu, tatusia, to. Kurde. Ale patrz, dobrze pamiętałem, że to zrobiłem na taśmę teflonową. Aha. O, te zimeringi tutaj zużyte. Trzeba będzie nowe, tu są takie zimeringi. I je tutaj trzeba będzie w środku ten. Nowe, po prostu ja już to wkładałem tego, nie wiem, to jakoś robiłem w lesie, czy gdzieś tam. Ciekło coś i trzeba było po prostu ten wymienić. Także te zimeringi są do wymiany. Żaden problem, to kosztuje grosze. Wtryski są dobre. Chociaż jak już tutaj jesteśmy, to może je wymienimy wtryski. One kosztują bodajże po 100 zł za sztukę. No tylko teraz wiesz. Słuchajcie, 100 zł. Niby nie dużo, ale razy 8. Tu w tym samochodzie niektóre części nie są drogie, ale razy 8. I już wychodzi drogo. Razy 8 nie jest dobrze. Dobra. Ale będziemy to regenerować na pewno. Wtyski są dobre, także nie będziemy nic kombinować. Albo wymienię, zobaczę. Basia pojedzie do mamuni tam na parę dni, to ja sobie siądę przy internecie i zamówię. Powiem, że tylko dwa trzeba było zamówić. Tak, dobra, bo ja nie będę wiedzieć. A i słuchajcie, no i tutaj był taki krócic jak tutaj, nie? I ja musiałem to obciąć, ponieważ tu miałem zepsute, a musiałem szybko założyć wąż, żeby jechać dalej, bo się ten odmówiło posługi. Jak to trzeba uważać, żeby was YouTube nie zablokował. Także musiałem to przekombinować, ale będę chyba nowe tutaj ten wspawywał. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, ale zrobimy coś tak, żeby było... Żeby było cacy. Tak, dobra, koniec na tym. Robimy dalej. Ja sobie tutaj teraz odkurzyłem, wydmuchałem powietrzem, żeby mi tu jakieś dziwne śmieci nie latały. I teraz będziemy tutaj w koło te śruby odkręcać, aby to całość tutaj nam zeszła. Dlaczego tego nie robię kluczem, tym wkrętarką, bo boję się, żeby tego nie urwać, bo bym nie chciał. I to jest wszystko aluminium. Aluminium łatwo coś miałem powiedzieć, zepsuć. Kurde, może to pęknąć. No ten wężyk musimy odkręcić, bo będzie przeszkadzał tutaj, wiesz. I tak odkręcamy wszystko. Muszę sobie jeszcze ten wężyk tutaj odkręcić. Tam podsunąć śrubę i mi będzie przeszkadzać. On i tak wygląda, tak paskudnie, to chyba nowy damy. Czy nie damy nowy? Jak to, Basia, jest? Musisz? Nowy damy. No. Chyba to nic za dużo nie da, że ja go wykręcę,
bo on ma taki długi dolot, że tak trzeba będzie przeszkadzać. Kurde, i tam mam pod spodem śrubę, widzisz? Ja muszę odkręcić. Może dojdę bokiem. Dojdę. Tam jest pod spodem taka duża metalowa uszczelka i tam są kanały wodne. Jest taka stara technologia pałusemek. Mój kolan. No i po chłopie. Co za debil wymyślisz, kurde, na tym? Jak nic, 2 tygodnie zwolnienia. Tak. Widzimy się za 2 tygodnie. Tak. Następna wizyta na Olegie. No kurde, ciasno tu mi, znaczy ciasno, niewygodnie. Nie, ciasno to tutaj nie jest w tym samochodzie, naprawdę. Gorzej bywa. Już ma zluzowane jest, tak? Tak. Jeszcze jedna nam została tam z tyłu. Ostatnia. To ostatnia śruba. I pokrywa zejdzie. Śruby podkręcane. Zobaczmy, czy to wyjdzie. Wszystko, nie? Tak wychodzi, że wszystko. No to goło. Siłą go, panie. Coś tam blokuje. Co blokuje? Co blokuje, panie? Ciebie ta woda blokuje. O Boże, dzwonię. Nie. Co tu blokuje? Co blokuje? No zapukaj. Ale czekaj. Ta uszczelka to się potem odkręca, to wykręci do śrubia. To wyciągnąłem, no co jest grane? Dla poczemu tak jest? Wiewiórki, kurde, gniazdo miałem. Właśnie. Kurde, pokrywy trzeba będzie ściągnąć. A, już pamiętam. Trzeba pokrywy zaworów ściągnąć, bo inaczej to blokuje. A jednak. Tak. Jedną pokrywę. Tą tak trzeba będziemy ściągać. Mhm. Nie ma też. Może by to wyszło, ale może by mi zepsuł ten uszczelkę. Także pokrywę zaworów. Dobra. Mhm. No dobra. Przynajmniej jedną pokrywę zaworów musimy odkręcić. To są zwykłe takie śrubki krzyżakowe. I powiem wam szczerze, one są takie nie za fajne. Wymienię je, bo zobaczcie, jakie to jest zjechane. To jest naprawdę coś strasznego. Także one na pewno będą wymienione. Nie wiem, tylko na jakieś, może jakieś torksy albo coś. Zobaczymy. Albo też na krzyżaki, tylko po prostu nowe. Chyba właśnie ten cały układ paliwowy będziemy musieli odkręcić teraz, tylko tak będziemy zmieniać, a może nam przeszkadzać przy ściągnięciu głowicy. Mhm. Zresztą zobaczymy, no. Na razie zostawmy. Ale trzeba będzie. Opa! To moje kurde. Kółka 33 cale. Jak ten dekiel zejdzie, to już i to zejdzie. Ja już to pamiętam, kiedyś to robiłem i naprawdę to by zeszło, podejrzewam, ale mógłbym naprawdę wyrąbać uszczelkę tamten. A tego byśmy nie chcieli. A ten, o co, skoro działa? Gdzie tu rzeczy naszyła? Powiem wam, te śruby nawet dobrze przykręcone nie było, jedna tylko tutaj. I pomimo tego samochód nie ciekł, także szok, niedowierzanie, proszę pana. O, i zobacz, od razu luźniutkie. Tak. Mhm.
co nam dała wczorajsza czy przedwczorajsza pukanka? Przed. Aha. Zobaczcie. Tak to jest. Wcześniejszy właściciel wymieniał tak często olej, że niech to szlak trafi. Naprawdę. No. I dlatego też dostaje silnik w dupę. No. A tak to wygląda. No to sobie weź tam. Jak ktoś jeszcze nie widział. A jak ktoś nie wie, co to jest, Masia, to jest klawiatura. Tak zwana. Potocznie rzecz biorąc, tylko farbka wpadła, te czerwone. Widzisz? O. Aha. Sypie się. Tak, auto się sypie. Uszczelkę. Tej uszczelki nie będziemy wymieniać, bo ona naprawdę była dobra. Kosztuje grosze, no ale jest dobra, nie będziemy wymieniać. Dokładnie. No i teraz spróbujemy to wyciągnąć. A teraz to powinno już wyjść. No i wyjdzie. Chcesz trzymać? Nie, wiesz co. Może wieczorem. Kurde. Tylko. Mam jest. Mamy to. Teraz jeszcze to ten wąż odkręcić i wszystko. Ale tam liści. Mówię, tam wiewiórek był. Tam ktoś mieszkał, tam. Tak. Dobra. Śruba ja. Tu jest termostat. Tak, już jesteśmy tutaj, to go kupimy i wymienimy. Bo to są rzeczy, które kosztują grosze. A zobaczcie, jak fajny dostęp jest do termostatu. Naprawdę. Jest tak łatwy dostęp ma do termostatu ten samochód. Wszystkie tak powinny mieć. I gdzie są moje kombinerki specjalistyczne? Chyba, że tak wyjdzie. O, nie trzeba kombinerków. O, i mamy to. Opla, proszę bardzo. Co my tu mamy? Orzeszku. Normalnie, człowiek z liśćmi w silniku. Tak jest. No i to wszystko trzeba po prostu ten. A to jest uszczelka, widzisz? To jest wszystko taka długa blacha, zaraz ją wyciągniemy, tylko te liście trzeba posprzątać i trzeba uważać, żeby tam do środka nie wpadało. Dobrze. Także teraz mamy precyzyjną robotę. Odwalcie się, wyłączamy komórkę i sprzątamy to. Tutaj mamy popychacze. Na środku zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ładnie, nie? Aha. Pięknie wygląda, tylko trzeba będzie, kurde, ten wałek, cholera, no prawdę mówiąc, to ten wałek trzeba by wyciągnąć, żeby go pomierzyć, bo popychacze są dobre, bo popychacze nowe są, to są tak, popychacze, tak. Które mają przejechane, nie wiem, 1000 kilometrów, wałek może być wałek walnięty i dlatego stuka, no ale teraz pytanie, czy jeżeli byłby wałek walnięty, wytarty, to by stukał tylko na ciepłym? Mi się wydaje, że nie. Stukałby od razu, oczywiście, że tak. Macie inne zdanie, piszcie im proszę w komentarzach, bo moim zdaniem stukałby od razu. Także to nie będzie wałek. Ja bym sobie dał spokój z tymi wałkami i tylko po prostu wziąłbym się za ten, za rozkręcanie dalej, ściąganie głowicy. Te wszystkie, te wlotowe tutaj trzeba podkręcać, pozatykać jakimiś szmatami czy coś, bo my nie chcemy, żeby nam się te powpadało tam. Co ja powiedziałem, że to są wodne, nie? To są powietrzne, nie wodne. Tam powietrze wchodzi tędy. No. Chociaż czekajcie, tutaj do tych dwóch to chyba woda idzie, czy też powietrze? Zobaczymy. To macie tą pokrywę. A czy tu wszędzie powietrze? Raz, nie, tu macie raz, dwa, trzy, cztery kanały. A tam będzie woda chyba. Czy się mylę? A może gdzieś. Wiecie, to piszcie. Co mnie to obchodzi, gdzie woda, gdzie powietrze? To ma nie stukać. Dokładnie. A gdzie woda, gdzie powietrze, to mam to tak naprawdę w gdzieś. No.
Dobra, jedziemy dalej. Rury wydechowe, to wszystko, wszystko trzeba ściągać teraz. Świece powykręcać. Świece mamy nówki. Klawiaturkę ściągnąć, popychacze powyciągać. To wszystko mamy. Kurde, i będziemy głowicę pomału ściągać. Ale mówię, najpierw trzeba będzie tutaj poodkręcać to wszystko. Nie będzie to łatwe, bo to ma 30 lat. Będzie fajnie, nie? Pewnie, że tak. To jedziemy. Świece mamy wykręcone. A ci jak je pookopcało, źle zapłonę ustawiony. One chwilę chodziły. Tydzień nawet, nie? Łącznie może z 2 godziny w samochodzie. Klawiaturę teraz wykręcimy. To jest klucz 14, nasadka, także zobaczymy jak nam to wyjdzie. Czy wyjdzie? To majster będzie robił. Ściągamy klawiaturę. Klawiaturkę, żeby ściągnąć, to trzeba, no bo grzechotką takich rzeczy nie robisz, no bo po prostu może zepsuć klucz. Takie rzeczy się robi rureczką. Czekaj, tutaj mi przeszkadza, to kurde. I powinna zrobić pyk. O! Mówiłem, że będzie pyk. A to dobrze, czy coś pękło? Nie, śruba puścił. Aha, dobrze. Śruba puścił. Różnie może być, nie? No może. O! Tak mają puszę, one są mocno dokręcone, klawiatura jest mocno dokręcona. Tylko pierwsze ten, bo to jest naoliwione, śruby są w sumie, tam olej bryzga. Nie, można kilkukrotnie używać, tam się krzywda nie stanie. O, nie mówiłem, całe w oleju, zobaczcie. Także ona tylko pierwszy pstryk, a potem to już wychodzi palcem. Dobra, ale sobie zostawimy ułożoną i robimy tak dalej. I następna. I będzie pyk znowu. O, takie pyk jest bardzo fajne. Potem już można grzechotką, jak nie chcę, puścić. Zostawiamy. I następne. I chrusy w tym głupi dziób. Ach, to już jak nam tak dobrze idzie, to weźmiemy jeszcze tą ostatnią. Mam ciężkie dojście, ale damy radę. Powiem wam, jeden z nielicznych samochodów, w którym można silnik remontować bez wyciągania tego silnika. No widzisz, a tak narzekają na Land Rovery. Powiem wam, wiecie dlaczego narzekają ludzie na Land Rovery? Ogólnie, angielskie samochody, widzicie, tu mamy Land Rovera, tam mamy innego, pokaż to, kto nie wie, tam stoi. No dobra, wszyscy wiedzą. Także my lubimy angielską motoryzację, ale o angielską motoryzację trzeba bardzo dbać. Ale poczekaj, no to trzeba o każde auto trzeba dbać. No jeśli tak. Nie dbasz, no to każde ci się będzie psuło, tak? Tak. Z tym, że ludzie lubią Passaty na przykład. Dlaczego? Za ich prostotę. No ale... Kurde... No nie wiem. Ja lubię wyszukane samochody. Ja naprawdę lubię wyszukane samochody. I ten mi się tak trafił, tak widocznie miało być. Właśnie dzisiaj patrzyłem w papiery, mamy go od 2014 roku, czyli 10 lat. Mamy teraz 2024. Mhm. Czy bym go sprzedał? Nie. Oczywiście, że tak, jakby ktoś dobrze zapłacił. Tak? Pewnie, że tak. Sprzedałbyś własne dziecko? Tak. Mhm. Każdego bym sprzedał, aby dobrze zapłacił. Sprzedałbym, no słuchajcie, no dobrze wiedzieć. Robię go po to, żeby po prostu... Nie, ale najpierw się trochę nim nacieszymy, nie? No, pewnie, że tak. Powiem wam tak, jest taki plan, trzymajcie kciuki, żeby tym Land Roverem na wyprawę jeździć.
Jeżeli Land Rover, bo Land Rover ten będzie kosztował majątek, utrzymanie jego, podatki, ubezpieczenia, to wszystko, eksploatacja, to kosztuje. I jeżeli ten Land Rover, że tak powiem, zarobi na siebie, przykładowo, nie wiem, na YouTubie czy gdzieś tam, że będzie oglądalność, jeżeli on będzie zarabiał na siebie, no to go zostawimy. To go zostawimy. Ale jeżeli ja mam w niego wkładać 300, 400, 500 euro miesięcznie, no to, sorry, mnie na to nie będzie stać. Masz ją? Klawiszologia. No proszę. No. Teraz, czekajcie, weźmy to. Powyciągajmy te śruby. W sumie one mogły być wyciągnięte. Nie, chodzi o to, że chcę wam pokazać od spodu. Tutaj te młoteczki są wystukane, nie są, naprawdę, zobaczcie, to wszystko bardzo ładnie wygląda, naprawdę bardzo ładnie wygląda. To jeszcze pomierzymy, ale to się samo dociska, bo to się dociska samo, dlatego że to jest ten, mówcie mi, popychacze masz po to, one są wypełnione olejem, popychacze są wypełnione olejem i dociskają, no, to po prostu tak to jest. Dobra, to mamy. Teraz głowica, głowica ile ma ślub? Dużo. Dużo. Czyli? No, dobra. Aha, i trzeba będzie śruby pod głowicę nowe. To już będziemy widzieć na 100%, że... Dobra, kurde, ludzie. Wiesz co, Basia? No? Przynieś mi proszę szmatkę. Słuchajcie. Tutaj, o. Teraz musimy cały ten układ wydechowy rozmontować, ale że już mamy prawie 17 i się pomału ciemno robi, a zobaczcie, ile my tu mamy klamotów do sprzątania. Wszystkiego, to zalałem sobie tu tutaj WD-40, poczekamy do jutra i jutro będę się z tym męczył. Nie chciałbym, żeby mi się urwała ta śruba któraś, no bo po co, no. Także odstawiam to na... A, jeszcze wam coś pokażę, także to do jutra, to do jutra, zabezpieczymy się szmatami. Ale jeszcze nie odchodźcie. Tak, bo idziemy wam pokazać... Zakupy. Tak, co poprzychodziło, idziemy. To są nasze zabaweczki, które poprzychodziły. Słuchajcie, zawias dwucalowy z firmy TriMaster. Dlaczego z TriMaster? Jak już powtarzałem dziesiątki razy. Ponieważ TriMaster to jest firma jedyna, jaką znalazłem na świecie, i to naprawdę szukałem wszędzie, która ma homologację na Europę, na Land Rovera Discovery pierwszej generacji, na Lift. Także wszystkie inne terenówki, które jeżdżą tam, jakiś Terrafirma, na jakiś innych ten, słuchajcie, to wszystko jest bez homologacji. Także to wszystko jest nielegalne niestety. No ja nie chcę tak, bo ja chcę, żeby moje wszystkie te rzeczy były wciągnięte w dowód rejestracyjny. Tak przynajmniej jest tutaj. A po drugie, wiecie co, no ryzyko, no ja tego nie rozumiem. Ja rozumiem tanio, ale wyobraźcie sobie teraz, jeździcie taką... z motką, bo to można powiedzieć z motka, jakiś tam Land Rover, nie wiadomo której generacji, pokupowane wszystkie gdzieś tam na internecie części od tak sobie poskładane i wyobraźcie sobie, jedziecie z dziećmi i potem co się dzieje? Urywa wam się koło, auto jest bez homologacji, to macie co macie? To nie jest wypadek, to jest nieumyślne spowodowanie śmierci, pamiętajcie, a potem wyrzuty sumienia. Słuchajcie, ostatnio na internecie, tutaj wam gdzieś wkleję, spalił się facetowi samochodzik. Ja bym się chciał zapytać, czy te części, co on tam ma, czy on miał je na homologacji. Bo jeżeli nie, to teoretycznie nawet ubezpieczenia nie dostanie. Także pomijamy to wszystko, ale jak ja bym przynajmniej ubezpieczał samochód, gdybym był ubezpieczycielem i facetowi by się spalił samochód mojemu klientowi, czy urwałoby się koło, to bym najpierw się zapytał, czy miałeś na to homologację. Jeżeli nie, spadaj, zapłać sobie sam. Taka jest prawda. Słuchajcie, co mamy tutaj? Sprężyny, lift, 2 cale. Co mamy tutaj? Mamy tutaj na przykład amortyzatorek skrętu. Przepiękny. Jest, nie? Cacuszko. No i tu mamy nasz lift, przód i tył. Jest cacuszko. Co tutaj mamy jeszcze? Czekamy teraz na przykład na radio, czekam. 3 tygodnie gdzieś zginęło. Ktoś ukradł po drodze, DHL gdzieś zabłodził. Mamy tutaj kamerki. Chodźcie od razu wam, a czekajcie, jeszcze to odbywało. Mamy centralny zamek, tutaj będzie wymieniany. I w sumie chodzi o mechanizm, silniki będą inne zakładane. Zwykły centralny zamek do Land Rovera. Co tutaj mamy jeszcze? A co części od tego?
Tutaj jest, a słuchajcie, no tutaj jest wałeczek do tej mat butylowych, żeby się ładnie dociskało. Tu są kamery, już wam pokazuję. A tutaj jeszcze jest, to jest do tego, do dwóch akumulatorów. Tak jest. To jest do dwóch akumulatorów. Sterowniki i tak dalej. Nie sterownik, to też ten. Ale zapomniałem się to, nieważne. Chodzi o to, żeby można było dwa akumulatory. Rozdzielacz? No, coś takiego, rozdzielacz taki. Fajnie, z fajnym wyposażeniem. Także to sobie po prostu będziemy zakładać. No ale mówię, czekam jeszcze na radio. Czekam na radio po to, żeby głównie, żeby kamery założyć. A teraz wam pokażę, gdzie te kamery będą. Chodźcie. Patrzcie, co tu się dzieje. Z kamery się rozkręca. A słuchajcie, gdzie będą kamery? Przede wszystkim tutaj, tu do przodu. Chodźcie do przodu, tu. Zobacz. I teraz jest dylemat. Bo tu bym chciał naprzód kamerkę. Tak, żeby po prostu widzieć. No myślałem, żeby do ruli ją przymocować. Nie, mi się wydaje, że ona będzie tutaj mocowana, do tego plastiku pod spód. Tu można sobie dziurę zrobić i tu będzie. No jeszcze nie wiem, bo tu będzie wyciągarka założona, ale najprawdopodobniej będzie tutaj. Potem to będzie pierwsza kamera. Następne dwie kamery, chodź tu z tej strony, Basiu. Będą mocowane tutaj pod lusterkiem. Pod lusterkiem po to, abym mógł widzieć, jak tutaj przejeżdżam, czy czasem jakiś kamień nie leży, czy tam jakieś przepaści nie mam, czy coś takiego. Także tu będzie. Już patrzyłem sobie tutaj, ściągałem lustereczko. Coś się tam zaczepiło? Nieważne, wejdzie tam, wszystko będzie dobrze. Oczywiście trzeba przerobić. I to będzie jedna z przodu, dwie po bokach, to mamy już trzy i chodź, jeszcze będzie czwarta. Oczywiście czwarta będzie kamerą cofania. I teraz tak, problem jest, żeby zamocować, ponieważ jeżeli zamocowałbym ją do góry, to i tak bym nie widział, bo tu będzie koło zapasowe, duże, 33 cale. Na dole, no to bym miał ograniczoną widoczność. Także sobie wymyśliłem, jak tu będzie koło zapasowe, tu będzie taka fajna sztanga, wychodziła ozdobna, tu będzie światło stopu, będzie równiutko na środku wtedy to, a pod spodem będzie kamerka i będę miał fajnie wszystko pokazane. Może nie będzie mi pokazywał dokładnie do końca czy coś, no ale będę widział. Także mi się wydaje, że to będzie takie najlepsze rozwiązanie. Oczywiście można by tu zamocować coś, no ale to będzie mi pokazywało tylko tu. Kamera cofania powinna być na środku. Takie moje zdanie. Także, wiecie co? Tyle na dzisiaj. Ja wiem, że ten film był bardzo, bardzo długi, ale jutro kręcimy znowu, bo robimy tylko głowicę, bo mamy fajną pogodę. Także od nas to wszystko. Czym tam się ciepło chcecie, dajcie suba, nie to nie. Gila mi to. Chcecie zobaczyć, jak się kręci dalej głowicę, to widzimy się kiedyś tam. Jutro chyba. W następnym odcinku. O, w następnym odcinku. To jest bardzo dokładny czas. W następnym odcinku. Cześć. Cześć.